Poseł Stanisław Zbijan ma bardzo duże zasługi w rozwoju studii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej-Podlaskiej. Wszystkie inwestycje, które powstały w ostatnim okresie, ale również remonty, są z jego znaczącym udziałem. Mam tu na myśli Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju, ale również nowoczesną halę środowiskowo-sportową, która jest w naszym uczelni. To właśnie dzięki pomaganiu mnie w działaniach mogły te inwestycje popłynąć, jak również stadion lekkoatletyczny, który został wyremontowany i w tej chwili posiada standardy europejskie, również powstał przy wydatnej pomocy posła Stanisława Zbijana. Tylko w tym roku posła Zbijan pomógł nam zdobyć środki na remont pływalni, jedynej tutaj pływalni funkcjonującej w Białej Podlaskiej obok pływalni Witolda Kraszewskiego. Ona przybrała nowy kształt, jest w tej chwili wyremontowana. Każdy może się przekonać, jak wygląda wewnątrz po remoncie. Bez zaangażowania posła Zbijana byłoby to niemożliwe, gdyż pozyskaliśmy pieniądze z rezerwy ministra nauki szkolnictwa wyższego na ten temat. Podobnie zresztą jak z remontem akademika, który niebawem się rozpocznie, to również wydatny wkład posła Stanisława Zbijana. Ja mam jak najlepsze zdanie, że każdy poseł, który jest zaangażowany w problemy środowiska,